Witam was, największy biznesmen na Milionowicach. Aktualnie jestem jedyną osobą, która posiada elytrę, bo jestem multimilionerem. Gościu, mam okulary przeciwsłoneczne, zarabiam w dolarach. Czy ty to widzisz? W tym momencie idę właśnie do nowo powstałej galerii na Milionowicach. Jako że jestem biznesmenem, a mój Rolex pokazuje, że czas zarobić pieniądze, bo czas to pieniądz. Dosłownie przed chwilą wynająłem u Agentixa lokal. Nasza galeria jest tutaj w tym momencie skończona. Witam tutaj pana zarządcę, pana prezesa. Prezesa Ciecia, tak, uścisk dłoni prezesa. Słuchaj, ja ci powiem tak, dokładnie sekundę temu tutaj wynająłem lokal, prawda? Dwie sztabki nederytu ci zapłaciłem w zamian za tydzień użytkowania, bo jestem aktualnie pierwszą osobą, która będzie chciała tutaj już urzędować. Powstanie sklep, ja zarobię oczywiście miliony dolarów będę zarabiał, ale ja tutaj przychodzę z kolejną propozycją. Gościu, ja zaraz przeprowadzę moją księgową Irenkę i chciałbym kupić ten lokal. Ja nawet... Jaką księgową? Skąd ty niby wytrzymałeś? A wiesz co, ostatnio jak byłem na Malediwach, jak poleciałem moim nowym odrzutowcem, bo jestem biznesmenem, mam elytrę, stary, ja latam, rozumiesz, ja latam, tak? To wiesz co? Ja chodzę na piechotę i... No widzisz, ty sobie chodzisz na piechotę, a ja sobie właśnie latam, to ja panią Irenkę wytrzasnąłem, to ona zaraz przyjdzie i się dogadamy, dobra? No i super, Dobra, słuchajcie, w tym momencie oczywiście zakładam sobie różową zbrojkę, żeby udawać dziewczynę. Mam nadzieję, że Agentix, słuchajcie, będzie w niemałym szoku, jak zobaczy Abrę w takim skinie i pomyśli sobie, ale ty jesteś Abrą, a nie, to będzie pani księgowa Irenka, która pilnuje interesów Abry. Podchodzimy, słuchajcie, do skrzyneczki, w której trzymam aktualnie mój cały milionowicowy dobytek i biorę ze sobą, nie wiem, ze 20 sztabek nederytu. Myślę, że słuchajcie, Agentix więcej nie będzie chciał tego nederytu. Ja, tak jak powiedziałem, dosłownie przed sekundą wynająłem u niego lokal, zapłaciłem mu dwie sztabki nederytu, ale stwierdziłem, że słuchajcie, jest to pierwsza w historii Milionowic galeria handlowa, a wy na pewno doskonale wiecie, że ja miałem mnóstwo sklepów, czy to ten sklep z aksolotlami, kiedyś to był sklep bardziej z bronią, tutaj pierwszy sklep na Milionowicach, tam był słuchajcie sklepik, ja władałem sklepami na Milionowicach, więc nie mogę tutaj wynajmować lokalów, ja kupię całą galerię, gościu, ja jestem biznesmenem. Puk, puk, dzień dobry, ja jestem pani Irena, księgowska i ja reprezentuję interes pana Abry. Ja chciałam tutaj przyjść w sprawie lokalu i dogadać się w sprawie kupna lokalu przez pana Abrę. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam tutaj wszystkie przygotowane pieniążki. A tak, oczywiście, ja tutaj poczekam, jasne. To może... Ja po papierki pójdę, dobra? Jasne, oczywiście, jak najbardziej, rozumiem. To ja skorzystam z toalety, mógłby pan mi wskazać toaletę? Super, bardzo się cieszę. Toalety nie ma tutaj jeszcze niestety funkcjonującej. Żadnej toalety? No, ani męskiej, ani męskiej. Męska toaleta, a to ja mówię do męskiej, wie pan. Ale to tak trochę nie wypada. Ale tutaj nikogo nie widzę, żeby tutaj komuś przeszkadzało, proszę pana. No dobrze, to toalety są na dole tak, tutaj? Tam są tak, podpisane dobrze? Oczywiście, gdzie jasne, są to ja tutaj poczekam. Proszę tutaj przynieść wszystkie formalności, papierki. Pan Abra niestety nie może zjawić się osobiście, bo pan Abra jest bardzo poważnym biznesmenem i on teraz ma ważne spotkanie. Rozumie pan, tak? A jakie spotkanie? Ja nie mogę nic powiedzieć. To ja muszę do toalety. Do zobaczenia. Nie no, słuchajcie, Agentix totalnie kupił to, że pani księgowa Irenka reprezentuje mój interes. Ale słuchajcie, on poszedł, nie wiem, chyba serio po jakąś książkę, żeby spisać umowę, chociaż nawet nie dogadaliśmy się jeszcze na żadną kwotę. Nie wiem, czy on chce 10 sztabek nederytów w zamian za to, że zrobię sklep sobie, czy będzie chciał 20, ale tutaj, słuchajcie, nasza galeria nieco się rozwinęła, bo masz fontannę, do której możesz normalnie się wysikać, bo damskiej toalety jeszcze nie mam, a pani Irenka jest kobietą, więc no nie wiem, jakby sikanie do fontanny, nie róbcie tego, nie róbcie tego. Ale tutaj na Milionowicach można. Za jakiś czas będą tutaj kolejne lokale użytkowe, jak sami widzicie, czy nawet będzie, słuchajcie, tutaj parking. Ale w tym momencie, jeżeli chciałbyś zobaczyć parking i na przykład nowe Lamborghini Abry, no bo przecież Abra jest fantastycznym biznesmenem, on zarabia w dolarach. Widzisz tą jedną dolarówkę, gościu? Widzisz, no... ale pieniądze, to niestety parkingu jeszcze nie ma. Ale tu jest bardzo ciekawa, słuchajcie, sytuacja. Mamy działające toalety, znaczy toaleta damska. No nie wiem, jak przyniesiesz swoje wiaderko, to jeszcze jak cię proszę, może się załatwisz, ale nie wiem, to nie wygląda najlepiej, słuchajcie, to nie wygląda najlepiej, ale wiecie, budynek jest jeszcze w budowie, musicie Agentixowi to wybaczyć, natomiast toaleta męska jest, słuchajcie, ukończona. Normalnie masz tutaj drzwiczki, masz wejście, masz kratkę wentylacyjną, tak jak jest w szkolnych kiblach, czy właśnie w kiblach, na przykład w galeriach, zawsze jest jakiś tam
nie wiem, dopływ powietrza, tak to nazwijmy. Patrzcie, normalnie cztery kabiny. Tutaj jest jedna kabina, druga kabina, trzecia kabina i czwarta kabina, więc bardzo fajnie to wygląda. Po wejściu oczywiście, no sami widzicie, też jest kratka wentylacyjna. Masz normalnie tutaj spłuczkę, która podnosi cię oczywiście i opuszcza deskę klozetową, a zarazem, że tak powiem, spuszcza to, co powinna, więc całkiem spoko. Kibel naprawdę pierwsza klasa, całkiem spoko. Wszystko włożone w piaskowcu, wiecie, to nie są tanie surowce, powiedzmy sobie szczerze. Można położyć jakąś terakotę, ale gość położył prawdziwy piaskowiec, naprawdę na bogato. Świeczki zapachowe, czuję się jakbym był w jakiejś ekskluzywnej galerii handlowej, naprawdę fantastyczna sprawa. Co prawda nie do końca wiem, jak to się ma do tego, że nie może być dymu w galerii. Sami widzicie, to wytwarza dym. Gdzie są czujniki dymu? Co gdyby moi bardzo prestiżowi klienci, nie wiem, na przykład zapaliliby tutaj coś, czego nie powinni i tutaj by się włączył, nie wiem, czujnik dymu. Nie włączyłby się, bo go nie ma. I jak ta galeria ma być oddana do użytku? Ale najciekawszą rzeczą, słuchajcie, jest to, że patrzcie, jest informacja, prosimy umieść czerwony barwnik w ramce, jeśli toaleta jest zajęta. Umieść czerwony barwnik w ramce, jeśli toaleta jest zajęta. Czyli tak, bierzesz ze skrzyneczki sobie jeden czerwony barwnik, okej. Teraz bierzesz go do rączki, klikasz tutaj na ramkę, zamykasz się w środku, robisz tam, nie wiem, co potrzeba, no musisz się odlać, to się odlewasz, tak? Ale gość, który chce tutaj wejść, widzi, że twoja toaleta jest zajęta. Bardzo fajne. A potem co, barwnik bierzesz ze sobą do domu? Jako prezent, czy go odkładasz? W sumie nie ma tego napisane, to... No jak za darmo, znalezione, nie kradzione, co? Dobra, słuchajcie, lecimy do Agentixa, ja tylko szybko przypomnę www.abra.it. Pierwszy link w opisie, kozackie bluzy, koszulki, kubki, mnóstwo fajnych rzeczy. Kliknijcie, pierwszy link w opisie i naprawdę zamawiajcie. Jeżeli jesteście prawdziwym fanem Abry bądź fanką, to warto wejść w pierwszą linijkę w opisie. No, panie Agentixie, ja już o, tutaj jestem, Abra. Oczywiście. Ale ja, jest tu pan Abra? Jest tu szanowny pan jegomość lord Abra? Ale gdzie jest pan Abra? Ja bym bardzo chciała go zobaczyć, ale on tutaj taki zabiegany biznesmen. Ach, on takie rzeczy robi, wielkie biznesy, tylko naprawdę niesamowita sytuacja. Ja chciałam tutaj w każdym razie podpisać umowę w jego imieniu, chyba że może zadzwonię zaraz do pana Abry, ja się tutaj dowiem, czy on przyjdzie, ale poprosiłabym tylko umowy, ja sprawdzę ją pod kątem księgowym, prawnym, czy wszystko się zgadza, dobrze? Ja bym bardzo poprosiła. Dobrze, no tutaj jest umowa już w ogóle podpisana, tylko możemy to zrobić na takiej zasadzie, Ale to ja poproszę, ja zobaczę, ja wszystko sprawdzę. Umowa, która jest na wynajem, możemy po prostu... Nie, umowa najmu, a umowa kupna nieruchomości czy lokalu to są dwie inne rzeczy, proszę nie, pana. Nie, no ja doskonale wiem, tylko że mówię, na tych samych zasadach po prostu. To pan przepisze umowę, a ja zaraz tutaj wrócę i skontaktuję się z panem Abra, dobrze? No i super, no to fantastycznie. No i dobra, słuchajcie, ABR-ka pofatygował się, skoro ma kupić lokal, to kupi go osobiście żadna pani Irenka. Agentix za 100 milionów % uwierzył w to, że to jest pani Irenka i że ona faktycznie reprezentuje mój interes, ale podejdźmy tutaj osobiście, odcieszam się w takim razie. Ciach, ty Agentix, pani Irenka doniosła tutaj, że nie jakoś nie chcesz współpracować, że miała być tutaj normalnie umowa, pani Irenka miała mnie zareprezentować, dawaj tą umowę. Słuchaj, mój Rolex wskazuje na to, że marnujesz mój czas, a ale czas to pieniądz, więc nie, nic nie, ale nie mów nic. Daj umowę. Ja muszę dalej lecieć robić biznes, tak? Gościu, dobra, masz dolary, poczekaj. Jeden dolar. Ostatnia linijka i wiesz, już tutaj robimy biznes. Jezu, no nie? Ale ja nie mam czasu. Tutaj lokal, fantastyczny lokal. Bardzo mi się ten lokal podoba. Podobno chciał go, słuchajcie, w ogóle wynająć czy kupić Elviso, ale Elviso to jest jakiś... No po prostu nubek, słuchajcie, to jest nubek. My tutaj podchodzimy, kładziemy kasę na stół i robimy, słuchajcie, biznes. Ale Elvis zastanawia się. Słuchaj, stary, musimy się dogadać co do ceny. Dawaj, jaka cena? Ile chcesz? Dobra, ja mam całe pieniądze we wszechświecie na milionowicach. No, dawaj. Wiesz co, teraz tak myślałem dłuższy czas i dawaj, no. Myślę, że taką sensowną ceną, żeby tutaj dłużej po prostu już tego nie robić. Może dłużej nie robić, no. 25 sztabek. Ej, ale wziąłeś pod uwagę, że dosłownie godzinę temu zapłaciłem ci dwie sztabki za wynajem, a w sumie nie skorzystałem z tego lokalu? No dobra, możemy zejść do 23. 23, dobra, a pokaż mi najpierw umowę. Ja chcę zobaczyć, czy ta umowa w ogóle ma ręce i nogi, bo ona może być, wiesz, tam różne rzeczy możesz dziwne zapisać. Ta umowa jest dokumentem potwierdzającym zakup nieruchomości, jaką jest lokal numer 1 w galerii handlowej Milionowice przy ulicy Milionowickiej 12. Obowiązuje osobę nabywającą do dbania o miano galerii handlowej Milionowice. Spoko, ale to jest serio lokal numer 1? No to jest lokal numer 1. Ja nie chcę być zrobionym w bambuko. Żeby nie było, tutaj ten lokal jest numer 1, numer 2,
numer 3, numer 4. Zależało mi na tym, aby, słuchajcie, nie mieć windy, no, przy swojej witrynie, bo ja będę miał tutaj naprawdę dobra luksusowe, na których będę klepał mamonę, pitos, kapustę, siano, więc taka woda mogłaby zasłaniać mi tutaj, no nie, rzecz, jaka woda, winda w prawdziwej galerii. Dobra, no to w takim razie ja tutaj to podpisuję, siema, siema, abra, dobra, ciach, wiesz, ja nie mam czasu na jakieś umowy, ja naprawdę muszę robić interes, ale nie dogadaliśmy się tylko co do kwoty. Ile ty tam chcesz? 23? Dobra, ja mogę ci dać 100 sztabek nederytu, ale dam ci 10. Czemu? No bo, no kurde, to, że mam kasę, nie znaczy, że muszę ją roztrwaniać. Dam ci 10 sztabek. Ale gościu, ale ja nie powiedziałem, że to kupujesz. Pani Irenka ma przyjść się targować? Chcesz tego? No i dobrze, no to pani Irenka przyjdzie. No i tak jesteś profesjonalny w swojej obsłudze. No i brawo, no i gratuluję. Nie będę z tobą rozmawiać, ja nie mam czasu na takich. No i super, słuchajcie, pani Irenka księgowa zaraz przyjdzie. Mam nadzieję, że tego, słuchajcie, łapsterdaka przyprowadzi do pionu. Tutaj dobrze, gdzie on jest? Gdzie on w tym momencie się tutaj znajduje? No dzień dobry, tutaj Aberka powiedział, że mamy mały problem. Ja bym chciała zaproponować 12 sztabek netherytu. Do you speak English? Yes, yes, of course, I speak English. Ale bym chciała tutaj mówić po polsku. Ja gawarysz po ruski język. Ja bym chciała 12 sztabek nederytu zaproponować. A ja nie znaju. Ale 12, 13 sztabek, wiadomo, Aberka Company nie będzie tutaj przebierać w środkach, po prostu robimy biznes, no. 13. Nie wiem. Aberka... persona, przyjść, kupić, móc, nie? Dobrze, 14 sztabek nederytu w tym momencie mogę zaoferować w imieniu pana Abry. Pasuje panu taka kwota, czy nie pasuje panu taka kwota? 14, no 14, raz, dwa, trzy. Tak, cztery. Tak, pan policzy tutaj na palcach jednej dłoni, to do 5 się liczy? Nie, na nie, palcach nie, drugiej nie, dłoni nie, to, nie. Do 5 i na palcach nie, stopy nie. To można do... 14 za mało. 14 za mało? Tak, a to ile pan chce? Nicht Verstein. A to ile pan chce tego nederytu? No ile pan chce, pan powie? No panie agent X, no proszę. Raz, dwa, trzy, cztery. Pan pięć, na stejkach liczy. Widać, że matematyki w szkole nie było. No dobrze. No słucham w takim razie. Ile? Tyle. Ile tutaj jest? 18? How much? 18. To powinniśmy się spotkać w takim razie w samym środku. 18 plus 14 podzielić przez 2, to by było 16. Wie pan, ja jestem księgową po studiach, ja wszystko rozumiem, tak? To może 16 good, w takim razie. Good price. 16? Dobrze, to pan Abra zaraz przyjdzie i osobiście załatwi sprawę. Ja cię kręcę, pani Irena. Mówi mi, że ten noob znowu chce się targować, ale niech mu będzie. Dobra, agent Lamusie, gdzie jesteś? Słuchaj, no pani Irenka księgowa powiedziała, że 16 sztabek nederytu i umowa stoi, czy nie stoi? Wiesz, ja w ogóle miałem problem, ona jakoś języków obcych nie rozumiała. Dobra, stary, tam 16 sztabek, czy nie? Ona mi coś po rosyjsku zaczęła gadać, rozumiem. Dobra, 16. Ona mówiła, że 16. Pasuje ci, czy nie pasuje ci? Nie no, 16 gitówa. I wtedy cały ten lokal jest mój na wyłączność, tak? I rozumiem, że mogę rozwalić tą szybę, żeby tutaj były wejścia z dwóch stron. Nie, szyby nie możesz, miałeś zapisane w umowie. I to ci dokładnie... A czy ja mogę w takim razie rozbudowywać tutaj jakby, no, to, co jest pod spodem? Bo ja na przykład bym potrzebował, możesz, wiesz, na przykład, zatowarowanie zrobić, tak? Żeby tir przyjechał. Powiem ci tak. No? Może inaczej, możesz to edytować, możesz tutaj wyłożyć tą podłogę złotem, możesz tu zrobić co chcesz z nią, ale musisz uzgodnić, wiesz, możesz tu schodki... Dobrze, to przede wszystkim będę chciał się zapytać, czy mogę zmienić kolor szyby na przykład mleczne szyby? Tak, ale pamiętaj, wszystko co chcesz tutaj zrobić, no to musisz uzgodnić. Tak, uzgodnić, oczywiście, że tak. A podłogę też mogę zmienić, a mogę zmienić takie rzeczy? Czy filarów nie wolno? Tych filarów. Dobra, filarów nie wolno. A mogę zrobić sobie tutaj magazyn, piwnicę pod ziemią, bo ja bym potrzebował, wiesz, trochę zatowarowania, przyjedzie tir z Rolexami, tak. Rozumiesz, no póki są, co, no fajne możesz rzeczy, to nie? Zrobić, ale później będą po prostu już przeznaczone miejsca na magazyny. Tak, rozumiem, ale wejścia z tej strony zrobić nie można, tak? Bo ja bym chciał, żeby klient mógł od razu wejść w lewo, ciach. Tak nie można? No nie, to jest właśnie, wiesz, celowy taki zabieg, rozumiem, żeby dłużej spędził czasu. Okej, dobra, kible tutaj, tak, pracownikom ja powiem. Dobra, to w takim razie ja tutaj ogarniam lokal. Proszę przekazać konkurencji Elvisom, Maciochowi i samemu sobie, że tutaj nikt nie będzie miał innych sklepów, tylko Aberka. Ja niestety nie mam czasu, czas to pieniądz, pozdrawiam bardzo serdecznie. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, w tym momencie, jak sami widzicie, zostajemy pierwszym właścicielem sklepu w nowej, jedynej galerii handlowej na Milionowicach. I wpadnijcie na mój sklep www.abra.it, pierwszy link w opisie tego filmu. Ja wam życzę dobrego dzieneczka, eleczko i pu!